mogę mieć smutną konstatację czy satysfakcję, że zarówno rolnicy, jak i ja o tym mówiliśmy od dawna. Spełniło się, sprawdziło wszystko, co przewidywaliśmy. To niekontrolowany napływ rozwalił rynek zbóż w Polsce. Rząd przez długi czas w sposób pasywny do tego podchodził, bagatelizowano problem. Może dlatego, że albo nie miano wiarygodnych danych, co byłoby kompromitacją, lub chodziło o to, żeby komuś zapewnić nadzwyczajne dochody pochodzące z importu. To powinno być wyjaśnione, nie powinno być żadnych obiekcji. Lista importerów, którzy na tym skorzystali, powinna być jak najbardziej opublikowana, szczególnie, że konsumenci mają do tego prawo, by wiedzieć, z jakiej mąki jest produkowany na przykład chleb. Komisarz Wojciechowski, z którym w wielu sprawach się nie zgadzam, dał podstawy prawne, bardzo precyzyjne, które pozwalają krajowi członkowskiemu publikować takie listy, również firm, które prowadzą działalność gospodarczą, podając, kto importował ile. Więc to by należało uczynić, ale to jest raczej dla organów ścigania czy dla służb specjalnych zadanie. Natomiast pytanie, jak uregulować rynek? Po pierwsze, trzeba, i to się dzieje, wstrzymać napływ zboża z Ukrainy, bo w przeciwnym wypadku to jest jak na łódce, z której wybieramy wodę, a w burcie dziura taka, że tej wody wpływa jeszcze więcej. Nigdy sobie nie poradzimy. Więc czasowe wstrzymanie, podkreślam czasowe, jest jak najbardziej potrzebne, co nie zmienia faktu, że w dłuższej perspektywie czasu my musimy umowami międzynarodowymi, międzypaństwowymi, może również z Unią Europejską, uregulować nasze relacje rolnicze między Ukrainą a Polską. To, co się wydarzyło, to jest przedsmak tego, co będzie nas w kolejnych latach czekało, jeżeli nie będziemy w stanie dogadać się, mówiąc już wprost, z Ukraińcami, że Polska będzie hubem przetwórczym, że tanie surowce z Ukrainy nie będą zalewały i niszczyły polskiego rynku, tylko będą przetwarzane i jako wspólna oferta żywieniowa, żywnościowa, wysyłane gdzieś dalej w świat, polskie inwestycje na Ukrainie. No, jest szereg działań, które dla mnie są logiczne, które pokazują, że również my możemy być komplementarni. To niekoniecznie zawsze musimy być tylko konkurentem. Możemy być komplementarni. To jest na bardziej szczegółowy wywód. Natomiast pytanie, co zrobić z tym zbożem ukraińskim, które w Polsce jest, ale również naszym, którego nie można było sprzedawać właśnie ze względu na to, że jest zalega u rolników, że nie ma gdzie go sprzedać, że kupcy przyzwyczaili się do śmiesznych cen na Ukrainie, nie są zainteresowani, by kupować od rolników za jakąś bardziej godziwą cenę. Niestety ten żabę musi zjeść rząd, to na to muszą być wyasygnowane pieniądze. To jest notabene nielogiczne, żeby dawać miliardy zarobku komuś, a potem z budżetu państwa łagodzić nastroje wśród rolników. Ja się z taką polityką głęboko nie godzę, ale rząd musi ten problem rozwiązać. Nie wierzę w możliwość eksportu do żniw tych milionów ton. Nie ma możliwości przeładunkowych. Jeżeli ktoś naiwnie sądzi, że na nabrzeżach, gdzie był węgiel ładowany, można ładować zboże, to znaczy, że nie wie o tym, czym się różni węgiel od zboża. Kwestia magazynów, zakrycia tego zboża, żeby nie zmokło, elewatorów jakiś. To nie jest do rozwiązania w ciągu około trzech miesięcy, które są do żniw. Trzeba czynić to, co jest możliwe, ale z całym szacunkiem to się nie uda. Natomiast trzeba wykorzystać wszystkie inne możliwości, czyli gorzelnie, produkcja bioetanolu i dolewanego do benzyn. Możemy to czynić praktycznie od ręki, nie potrzeba jakichś nowych fabryk stawiać, rozwijać to, co jest. Biogazownie, może trochę szkoda w normalnym roku zboża, ale tu również my biometan powinniśmy realizować. I mówię to bardzo otwarcie, gorszej jakości zboże, w szczególności te, które nie nadaje się na paszę, powinno być natychmiast dedykowane do elektrowni, elektrociepłowni, czyli tam, gdzie są kotły przystosowane do spalania biomasy i wykorzystane energetycznie. Niektórzy mówią, że jest to niemoralne. Niemoralne to jest skazywanie rolników na to, że nie mają co z tym zbożem zrobić, że nie możemy rozwiązać problemu, bo tego nie wejdziemy. Wykorzystajmy przynajmniej ciepło, które w tym ziarnie jest, szczególnie, że ono jest tańsze od węgla. To jest w ogóle jakiś absurd. Więc sposoby rozwiązania są. Rząd podjął pewne działania. Ja patrzę z pewną nadzieją na to, tylko Boże, czemu tak późno?